zapraszam na kolejny odcinek Za drzwiami biblioteki. Dzisiaj naszym gościem jest pan Mariusz Mączka, jeden z najbardziej rozpoznawanych artystów w Polsce, malujących ustami. Współpracujący z wydawnictwem Amon, swoje obrazy prezentuje na różnych wystawach w Polsce, ale także za granicą. A w 2015 roku został wyróżnionym laureatem w konkursie Człowiek bez barier. Zwykle moi gości pytam o to, z czym im się kojarzy słowo biblioteka. Panu z czym się kojarzy? Jak byłem mniejszy, to mi się kojarzyła z karą, że trzeba czytać. No ale teraz to jest taka jakby, nie wiem, beczka bez dna wiedzy. Teraz tak jakby w pewnym momencie miałem taki okres, że zaczytywałem się książkami i w ogóle też tam filmy lubię oglądać w ogóle, to tam jestem takim może uzależniony trochę od tych filmów. Tak. Według mnie książki otwierają na całkiem inny świat i filmy tego nie potrafią oddać, ponieważ jest takie porównanie, że zostanie jakaś tam książka sfilmowana, film na jej podstawie powstaje. No i przeważnie się tak kończy tak, że do książki to się nie równa. Żaden film. No i... A czy jakaś książka stała się inspiracją do obrazu? Inspiracją do obrazu na samym początku były, powiedzmy, albumy różnych tam artystów. Tak jak pani mówiła, już Kosaka, Malczewskiego, Chełmuńskiego na samym początku. Teraz może nie tak, bo ja się inspiruję przeważnie daną chwilą, którą gdzieś tam zobaczę, dany jakiś, nie wiem, motyw, który mnie tam zainspiruje w ten sposób. Dzisiaj spotykamy się w bibliotece na pana wystawie. Jakie obrazy będzie można zobaczyć tutaj? No akurat na tej wystawie jest taki większy wachlarz techniki mojej i może takich tematów, które bardzo lubię. Tematy, jakie zawsze uwielbiam, to są konie, przyroda, jakaś architekturka. Jak to się w ogóle stało, że zaczął pan malować? No to było powiedzmy taki przypadek, bo leżałem na rehabilitacji w Poznaniu po skoku do wody, jeszcze świeży byłem, że tak powiem, i pewna pani psycholog podsunęła książkę Johnny Atkinson, która też skakała do wody. No i właśnie po jakimś czasie też zaczęła malować i nie wiem, wyżywać się w ten sposób. No i jak stwierdziłem, zobaczyłem, że ona potrafi, to czemu nie ja? No i tak się w sumie zaczęło. A czy już od pierwszego pociągnięcia pędzlem wiedział pan, że to będzie to, co chce pan robić? Absolutnie. Absolutnie. To pierwsze pociągnięcia pędzlem, to ten pędzel, znaczy to nie był nawet pędzel, bo to był ołówek i rzucony został w kąt, że tak powiem, bo nic nie wychodziło. Nie? To była, że tak powiem, na początku żmudna, nudna praca, aby czym się zająć. No a potem to, nie wiem, jakoś mnie to wciągło, nie? I z ołówka przyszedł czas na kredki, potem z kredek na pędzel, tak stopniowo. Różne techniki od akwareli, jakichś tam wodnych farb, aż na koniec po olej, który uwielbiam. Uwielbiam tą technikę, bo jest dużo można z nią stworzyć, jest technicznie niedoścignione wśród innych tam technik. Czyli malując różnymi technikami, czy inaczej się rysuje, tak? W zależności od tego, jaką techniką się... Tak, oczywiście. Oczywiście, wodne farby to... Wiadomo, jak tam już coś zrobi się źle, to nie jest nie do poprawy. A w olejach jest tak, że na jednym obrazie można na przykład namalować całkiem inny. I to jest ten sposób. Nie? Także można w nieskończoność ulepszać albo pogarszać. A w jaki sposób powstają pana obrazy? Czy maluje pan z wyobraźni, z natury, czy jeszcze w jakiś inny sposób? A to różnie, ale przeważnie maluję ze zdjęć, które robi moja żona, bo żona też się trochę tam przez tą moją pasję zajęła fotografiką i polega to na tym, że z takiego zdjęcia tam niewiele potem zostaje, bo dużo dodaje swoich tam, nie wiem, kolorystyki, różnych tam rzeczy. Zależy jak, który pejzaż, czy
tam dany motyw ze zdjęciami zainspiruje. No i... Czyli tak naprawdę powstają nowe obrazy, nawet nie jest to odwzorowanie, tylko zupełnie nowy obraz. W danym momencie pomysł jakiś tam, bo dużo jeździmy po Polsce i za granicą, nie? Także coś zobaczymy, stryknięte jest, a bo z tego by było coś fajnego, nie, można zrobić w ten sposób. Tak jak już Pan wspomniał i tak właśnie też taką informację znalazłam, że głównie motywem przewodnim Pana obrazów są konie, a też jednym z ulubionych Pana malarzy jest kossak. Co takiego jest w tych zwierzętach, że tak chętnie się je maluje? Znaczy kossak już nie jest moim ulubionym. A już nie jest. To było na samym początku to mojej takiej, nie wiem, pasji czy tam drogi, którą tam dużo czasu zajęły konie, nie? Ale to jest tak, że no, nie wiem, no, w koniach mnie pociąga to, że no, takie nieokiełznanie, nie wiem, dzikość, wolność i w ten sposób, a poza tym to bardzo piękne zwierzęta. To prawda. Tak jak już wspomniałam, w 2015 roku został Pan wyróżnionym laureatem w konkursie Człowiek bez barier. W konkursie tym nominowani pokazują swoim życiem, swoją działalnością, że tak naprawdę niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem. I też znalazłam Pana wypowiedź, że właśnie chcę Panu udowadniać, że niepełnosprawność to nie brzemię. W jaki sposób udaje się to Panu pokazywać innym? Kiedyś słyszałem, nie wiem już gdzie, taką fajną sentencję, nie? Że pytali się pewnego człowieka, kim chciałby być. On powiedział, że wodą. I to jest tak praktycznie ze mną. Ja jestem takim, powiedzmy, kameleonem, że dostosuję się do każdej sytuacji. Tak mi się wydaje, no przynajmniej staram. I to jest tak, że nie wiem, mnie to jakoś nie przybiło. Może na początku przybiło, nie ten wypadek, to wszystko, ale w końcu żyje się raz, nie trzeba do przodu przejść. No i tyle. No i, w ten sposób, bo no inaczej nie da się żyć. Maluje Pan obrazy, wystawia je Pan, ale oprócz tego udziela się Pan charytatywnie, spotyka się z młodzieżą. O czym Pan opowiada tym młodym ludziom, z którymi się Pan spotyka? To różnie, bo zależy z jaką młodzieżą tam się spotykam. Bo jest też tak, że z dziećmi przedszkolnymi, no to jest całkiem inna historia niż z starszą młodzieżą. Nie? Z dziećmi przedszkolnymi to przeważnie kończy się na tym, że jakiś obraz zaczyna, a one kończą. I w ten sposób powstają naprawdę fajne rzeczy, nie? Także... Co się potem dzieje z tymi obrazami? No i przeważnie zostawiam w danym ośrodku, czy tam, nie wiem, no, w danej instytucji. I to jest ten sposób. No a już z młodzieżą taką starszą opowiadam, jak to było, tak jak teraz, nie? Po tym skoku, po tym wypadku. Jak można przez to przebrnąć, jak radzić sobie z tą niepełnosprawnością, jak już jest. No i nie wiem, może i udowadnią, nie, że nawet na wózku można mieć rodzinę, można pracować, można, nie wiem, no, w miarę normalnie żyć. No, na tym to polega. W naszej bibliotece Pańskie obrazy można oglądać do końca września. Mhm. Ale gdzie można zobaczyć Pan obrazy, gdzie można się z Panem spotkać? Wystawiam w całej Polsce co jakiś czas tam nieraz jednocześnie, nawet trzy wystawy są, nie także wiszą, nie także po prostu u mnie w domu albo na mojej stronie i tyle, obejrzeć obrazy, zadzwonić do mnie i można kupić. Sposób. I można kupić, można kupić. Czym jest malowanie? Znaczy malowanie dla mnie, no to mnie, no, że to jest takie górnolotne, nie lubię tego słowa, że to jest, nie wiem, moja pasja, czy ja, traktuję to bardziej jako pracę, ale taką pracę, która sprawia mi przyjemność. I niektórzy też mówią, że pewnie to kocham. Ja mówię, że kocham to żonę i dzieci, a to tylko lubię. Ale dobrze jest też swoją pracę lubić. Dokładnie, no i nieraz tam się śmiejemy, nie dość, że jak siedzę sobie w domu, maluję, robię to, co lubię, to jeszcze mi za to płacą. Nie? Także nie ma idealniejszej pracy jak takiej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Pozdrawiam wszystkich czytelników i życzę miłego zwiedzania w bibliotece i oglądania moich obrazów.